Kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam oczywiście przy śniadaniu. I dzisiaj tak miałam ochotę na omleta. Omleta zrobiłam sobie z pomidorami, z pieczarkami i z cebulą. Także mam dzisiaj takie coś na śniadanie, do tego sok jabłkowy. Jakoś miałam sobie zrobić herbatę, ale jakoś tak po prostu stwierdziłam, że jednak będzie sok dzisiaj lepszy. Także dzisiaj to mam na śniadanie. Jeszcze sobie bułeczkę tylko posmaruję tym serkiem śmietankowym z chrzanem. Naprawdę jest taki wydajny. Smaruję i smaruję, smaruję i końca po prostu nie widać. Także fajny taki serek, bo rzeczywiście bardzo wydajny. Chociaż dla Artka, jak kupowaliśmy z innej firmy, to były dobre, a ten jest troszeczkę taki ostrzejszy i Artek tak średnio za nim. Z innej firmy po prostu lepiej mu smakowały, po prostu nie były takie ostre. Także jeżeli macie na uwadze ostrość, to ten rzeczywiście jest taki ostrzejszy. Dobrze, kochani, ja się zabieram za jedzenie, bo omlet mi wystygnie i nic z tego tak naprawdę nie będzie. Widzimy się już po śniadaniu oczywiście. Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam oczywiście w nowym vlogu. Herbata obowiązkowo, bo jest takie chłodno dzisiaj, że no po prostu masakra. Koniec sierpnia, a no przynajmniej powinno być w miarę ciepło, a jest takie zimno, że nie wiem, jak to będzie dalej, bo my jesteśmy już od pieca odłączeni i jakby trzeba palić, to nie wiem. Ludzie palą już w piecach, bo jak wyszłam nawet wczoraj na podwórko wieczorem, to już czuć po prostu ten zapach. Także no już ludzie palą, przepalają przynajmniej, bo rzeczywiście w domu wieczorem jest zimno. A w nocy to tak zmarzłam. Dzisiaj to po prostu muszę wyjąć sobie ciepłą kołdrę, bo mimo że byłam ciepło ubrana, bo już założyłam sobie taką grubszą piżamę, to jednak zmarzłam w nocy. Może możliwe, że się po prostu odkryłam. I dlatego dzisiaj sobie wyjmę tą grubszą, taką cięższą kołdrę i no zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście mamy jeszcze kominek dodatkowo, możemy sobie przepalać, ale no zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że do końca października jakoś wytrzymamy bez palenia. Mam nadzieję, że ta pogoda jednak się troszeczkę poprawi. W każdym razie, w razie czego to ten kominek mamy i jakby coś, to będziemy po prostu przepalać. Bardzo dobra herbata owocowa, taka granulowana. Artek kiedyś kupił w Biedronce, on to lubi takie herbaty. Ja też od czasu do czasu się napiję, ale chyba najbardziej to lubię takie zwykłe. Ostatnio nawet mi tam polecaliście herbaty z dane smaki, także na pewno jak będę teraz w takim większym sklepie, to na pewno zwrócę na te herbaty uwagę, bo wiadomo, że no, od czasu do czasu trzeba się czegoś takiego, takiej herbatki dobrej napić. Wstawiłam właśnie teraz pranie, ja nie wiem skąd się te ubrania wszystkie biorą. Może dlatego, że codziennie się przebieram w coś innego. Nigdy nie chodzę dwa razy z rzędu w tej samej rzeczy. Chociaż czasami to no nie są takie, ale daję po prostu do odświeżenia. Po prostu wkładam na odświeżenie do pralki, ale zawsze się tego tyle nazbiera. A prasowania to już w ogóle. Tam już czeka. Ostatnio miałam stertę do prasowania. Nawet mi pisaliście kiedyś, że nie warto, ale wiecie co? Że nie warto tracić czas na prasowanie, ale ja naprawdę wolę mieć takie od razu poprasowane włoże. Wieszam na wieszak i naprawdę u mnie się to nie gniecie wcale. Oczywiście nie wszystko prasuję, bo niektóre rzeczy no nie wymagają prasowania, ale nawet takie koszulki po domu lubię mieć wyprasowane. I jakoś po prostu lepiej się czuję, jak mam te rzeczy wyprasowane i w każdej chwili tą koszulkę mogę zdjąć z wieszaka i założyć, niż codziennie prasować po
trzy sztuki, żeby się w to ubrać. Już jakbym miała to prasować codziennie, to ja nie wiem, musiałabym chyba 2 godziny wcześniej wstawać, żeby to wszystko, wiecie, ogarnąć. A zresztą też nie lubię, jak ta deska też stoi cały dzień rozłożona, to żelazko. Wolę sobie tak po prostu poprasować od razu to, co mi się po prostu uprało i mam z głowy na jakiś czas. Dobrze, kochani, tutaj sobie świeczki odpaliłam, u mnie już całkowicie jesiennie. Zaraz pójdę na dwór, tu pokażę Wam, jakie się już po prostu drzewa robią, bo naprawdę na drzewach już widać jesień. W tym roku tak jakoś po prostu wcześniej to wszystko poprzychodziło. Nie wiem, nie wiem. Wiecie co? Tak sobie właśnie myślę, że jutro prawdopodobnie pojadę sobie na te zakupy i pojadę sobie do Action. Może coś uda mi się fajnego kupić. W ogóle to poluję na te dynie takie, tą dużą taką, którą Wam pokazywałam, którą kupiłam w Action i chciałabym jeszcze, wiem, że są takie malutkie, też takie same, tylko są małe i chciałabym sobie jeszcze takie dwie kupić malutkie. Fajnie by u mnie tam w jadalni wyglądały na tej komodzie. Oczywiście dekoracje na komodzie uległy zmianie. Za chwilę Wam oczywiście pokażę, jak to teraz wygląda i myślę, że jeszcze to z 10 razy się zmieni. Tutaj na razie stoi tak, jak stoi, ale prawdopodobnie ten koszyk z tym jabłuszkiem pójdzie sobie na stół do jadalni. A tutaj pokombinujemy coś innego, ale co to jeszcze tak naprawdę, nie wiem. Widzicie, dzisiaj taki vlog raczej pogadankowy. Tutaj mi się po prostu najlepiej siedzi w kuchni. Nie wiem jak Wam, gdzie jest Wasze po prostu ulubione miejsce do siedzenia, ale ja lubię moją kuchnię. Jak mieszkaliśmy w bloku, to nie lubiłam, była taka, wiecie, podłużna. No był stół, ale była mniejsza i może też dlatego nie lubiłam tej kuchni, starałam się jak najmniej przebywać, a tutaj lubię, jest zrobiona tak jak lubię, podoba mi się i może dlatego. Tak planujemy właśnie, jeżeli chodzi o tutaj o szafki kuchenne, to widzicie, jak się prowadziliśmy, no wiadomo, że dopiero jak się mieszka jakiś czas, to wychodzi tak naprawdę, co jest potrzebne, a co jest niepotrzebne. I już mogę Wam powiedzieć, że lodówka przydałaby się nam, na przykład zdecydowanie większa. Dużo mrozimy, więc przydałby się również większy zamrażalnik. Ja na przykład jak jestem sama, jak Artek jedzie, to też mi się nie chce chodzić codziennie do sklepu, bo to też tak nie ma sensu. Więc przydałoby się, żebym miała rzeczywiście większy ten zamrażalnik i także lodówka na pewno jest do wymiany. Nigdy się już nie zdecyduję na lodówkę w zabudowie, dlatego że w zabudowie jest jeszcze mniejsza ta lodówka niż normalna. Także lodówka jest do wymiany. Zlew dwukomorowy. Mamy jednokomorowy, nie sprawdza się totalnie. Bo jak włożymy naczynia, to po prostu nie mamy gdzie rąk umyć. Taka jest prawda. No niby jest ta zmywarka, ale no czasami jest tak, że no włoży się do tego zlewu. Czasami jak mam dwa talerze trzy, albo trzy, to nie opłaca mi się zmywarki uruchamiać tak naprawdę. I no co bym tu jeszcze zmieniła? Na pewno mamy płytę. Gazową mamy. I teraz są takie płyty, które nie mają tych, wiecie, tych metalowych, tych kółek. I na pewno, jak będę zmieniać sobie tutaj meble, to na pewno zdecyduję się właśnie na taką płytę. Piekarnik, tak wiecie, patrzę sobie tutaj. Nie będę Wam pokazywać, bo mam bałagan jeszcze ze śniadania nieposprzątane. Także na pewno to jest do zmiany i blat na pewno nie taki zwykły, marketowy i na pewno nie czarny, lakierowany, bo
To jest po prostu totalna porażka. Od razu się zniszczył, jest już porysowany, bo to jest takie, wiecie, lakierowane i każdą ryskę po prostu widać. Także tego już na pewno, jakbym się miała zdecydować, to albo kamienny, albo drewniany blat. Na przyszłość szafki, szafki, wiadomo, szafki też nie mam zamiaru inwestować w jakieś drogie. Bo to tak naprawdę się też nie sprawdza. Wolę częściej wymienić na nowe i się cieszyć, bo wiadomo, to też się nudzi, to się tylko tak zdaje, ale to też się nudzi i powiem Wam, że po nowym roku, teraz to nie, bo teraz to będziemy mieć jeszcze takie większe wydatki. Po nowym roku, no chciałabym po prostu tutaj w kuchni ten segment wymienić. Lodówkę chciałabym zmienić na większą, a tą po prostu no, postaram się sprzedać tam za parę groszy. W przyszłym roku, no zobaczymy, no bo w przyszłym roku to też mamy taką listę już wydatków, tych wszystkiego do zrobienia tutaj zrobioną. Więc też nas czekają takie duże, spore przede wszystkim wydatki. Także no nie wiem, jak to będzie, wiecie, no kasa, 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 nie? Ale to się okaże po prostu, jak to wszystko będzie. Widzicie, czasami tak jest. Także odkąd mieszkamy tak naprawdę, to dopiero teraz wychodzi, gdzie ma być gniazdko, gdzie, czy nam się to sprawdza, czy się nam nie sprawdza. I nawet śmialiśmy się z Artkiem, bo dobrze by było wejść do domu, pomieszkać trochę i dopiero brać się za jakiekolwiek remonty. I tak każdy powinien robić, bo dopiero wychodzi, gdzie nam są potrzebne. Chociaż Artek to mówił, że dobrze by było najpierw kupić meble, a potem dopiero ściany postawić. I wtedy by było wszystko, wszystko by pasowało. Czasami było tak, że podobały nam się jakieś konkretne meble, no niestety do danego pomieszczenia nam nie weszły. Bo albo po prostu były za małe i to tak średnio trochę wyglądało, albo po prostu te meble były za duże i nam nie weszły. Także no niestety tak jest. No widzicie, plany planami, a tak samo jak jeżeli chodzi o salon, to też mamy w planach zmianę mebli. A kiedy to zrobimy, to się okaże. Może wygram w totolotka, to wtedy zrobimy od razu wszystko, a jak na razie to trzeba na to zarobić. No i widzicie, dobra ta herbata. Naprawdę taka smaczna. Lubię to, smakuje mi ta herbata. O, słyszę, że mi się tam już wiruje pranie, także zaraz będę szła, rozwieszę. I niestety, wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że chyba kupimy sobie. No, może nie w tym roku, nie w przyszłym roku, ale za 2 lata, chyba że rzeczywiście, no, po okresie letnim, no, zobaczymy, jak to będzie. Może wygram w totolotka, to wtedy sobie kupię wszystko. Chciałabym suszarkę. Suszarkę, bo o ile w okresie letnim, w okresie zimowym, jak się pali w piecu, to wszystko fajnie schnie, natomiast tak jak jest teraz, to po prostu to wszystko wisi cały czas wilgotne. I jak na przykład bym chciała uprać sobie spodnie, w których bym chciała wyjść, to muszę je uprać przynajmniej te 3 dni wcześniej, żeby to miało szansę po prostu doschnąć. Dobrze, kochani, ja już Wam tutaj nie zanudzam. Tutaj sobie zapaliłam świecę. Jedna mi się pali, druga mi się pali, także u mnie już widzicie. Typowo jesienny klimat za oknem, tak samo jesienny klimat, ani słońca, chociaż coś tam się przedziera. Możliwe, że jeszcze ta pogoda ładna do nas wróci. Na pewno nie wrócą upały, ale na pewno coś tam zawsze. Koty przychodzą, przyszły dzisiaj, rano wypuściłam, przyszły i śpią do tej pory. Trochę zjadły rano. I jak się położyły, to tak po prostu śpią i myślę, że już chyba będzie tak cały czas tam pozwijane na narożniku w kuchni, miałam powiedzieć.
w salonie, także pozwijane śpią i myślę, że chyba to już jest taki okres, że one już będą przychodzić, pchać się do domu, bo w okresie letnim to czasami jest tak, że przyjdą tylko rano i nie ma ich cały dzień. Tam wystawiam im na dwór jedzenie, ale czy zjedzą jakieś inne koty, to jest znak zapytania, ale myślę, że nasze to też chodzą, wiecie, do sąsiada na jakieś obiadki, bo czasami to widzieliśmy, że gdzieś tam przeskakiwały przez ogrodzenie, szczególnie tutaj naprzeciwko nas. No i dobra, kochani, idę sobie sprawdzić to pranie, powieszę sobie i na pewno jeszcze się do Was odezwę. I właśnie tak to wygląda, jak widzicie, doszła ta latarnia w kolorze pomarańczowym. Jest to latarnia z Home & You i nawet możecie zaobserwować, że zmieniła kolor pod wpływem temperatury. Także czeka mnie takie malowanie. No może nie w tym roku, ale w przyszłym roku postaram się to wszystko poprzerabiać. Na komodzie stoi również ta dynia, którą kupiłam w Action i chciałabym dokupić jeszcze takie mniejsze. Tutaj fajnie jakby sobie stały. Także no będę polować na takie dynie. No chciałabym albo takie same, albo po prostu w kolorze pomarańczowym. Były trzy rodzaje właśnie, takie ciemniejsze i jaśniejsze pomarańczowe. Także trzy takie rodzaje i będę polować. No może uda się, a jak nie, no to trudno. Natomiast ta dynia została, która jest z Home & You, z krzaty został, który jest z Kika. I tutaj ten zestaw z Pepko, czyli roślinka i ta butelka. Także taki kącik u mnie. A jeszcze tutaj na rogu położyłam ten obrusik, typowo taki jesienny. I myślę, że to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Nawet pisaliście mi, żebym zmieniła obrazek, ale nie zmienię go, dlatego że no w końcu są wakacje. W końcu są jeszcze wakacje. A druga sprawa to obrazów ja u mnie w domu nie zmieniam, bo u mnie klimat zawsze wakacyjny, a takie dodatki naprawdę bardzo fajnie to uzupełniają. Tak myślę, bo no wiadomo, mi przede wszystkim musi się podobać, a Wam po prostu może. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dobrze, kochani, a jeszcze muszę zmienić zasłony, ale to już zmienię, jak kupię sobie coś fajnego, bo już sobie upatrzyłam. Ale to już zobaczycie, możliwe, że w kolejnym vlogu. Także, kochani, taki jest, tak wygląda tutaj ten mój kącik, jeżeli chodzi o dekoracje jesienne. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie tego oczywiście zdecydowanie więcej, a na razie to musi po prostu wystarczyć. I kochani, widzicie, jak to u mnie jest z tymi dekoracjami? Jeszcze się muszę zabrać za te dynie, które zaczęłam już robić. Natomiast w tym momencie idę sobie szykować coś na obiad. Tak mam dobrze dzisiaj, że dzisiaj nic konkretnego nie robię, bo wczoraj jeszcze mi ten obiad został, także dzisiaj nie stoję w garach, nie stoję w kuchni. Odgrzeję sobie tylko, świeży makaron sobie tylko ugotuję, bo robiłam wczoraj pulpety w sosie pomidorowym z makaronem, do tego ogórek konserwowy i dzisiaj mam to samo. Nic nie kombinuję, możliwe, że tylko zamiast ogórka to sobie ugotuję kalafiora. Ale to jeszcze się zastanowię, jak to będzie. W każdym razie dzisiaj obiad mi całkowicie odpada. I szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy by mi się w ogóle dzisiaj chciało cokolwiek gotować. Tak po prostu działa źle na mnie ta pogoda, strasznie. Dobrze, kochani, ja idę sobie tam, coś tam porobię. Pójdę jeszcze na dwór i pokażę Wam, co tam się u nas dzieje. Idę, kochani, teraz na podwórko i pokażę Wam, jakie mamy śliwki. Naprawdę duże, piękne śliwki. I pokażę Wam oczywiście, jakie mamy drzewa teraz. Typowo jesienne. Także nie to, że ja sobie tam wymyśliłam te dekoracje.
Po prostu jesień już jest, kochani. No niestety. Śliwa nam obrodziła w tym roku naprawdę bardzo ładnie. Zobaczcie, jakie ma śliwki duże, dorodne. Także w tym roku albo knedle, albo placek ze śliwkami, albo po prostu to i to. Jeszcze są niedojrzałe, bo nawet patrzyłam, ale jeszcze im trochę brakuje. Natomiast mam nadzieję, że będą dobre, soczyste i słodkie. I pokażę Wam jeszcze to drzewo, które jest już całe w złocie. No niestety, ale widzicie, że już jesień przyszła. Jest to kasztan, o ile dobrze pamiętam, bo chyba tak, to jest kasztan. Nie wiem, czy te drzewa po prostu wcześniej brązowieją, czy... No w każdym razie to jest już, jak widzicie, całe brązowo-złoto-miedziane. Nawet możecie sobie zerknąć tutaj. Pospadały już liście, także widzicie, jesień przyszła na całego. Biorę się, kochani, za ten obiad i o ile na dzisiaj mam, to na jutro to w ogóle nie mam pomysłu, co ugotować. Zawsze tak jakoś, czasami mam tak, nie mam w ogóle pomysłu, co tutaj zrobić na obiad, mimo że tam jakieś tam składniki mam, ale czasami jest tak, że no nie mam po prostu tego pomysłu, żeby coś ugotować. I tak siedzę czasami wieczorem, myślę, albo szukam w internecie i czasami znajdę, a czasami nie. I tak właśnie już od jakiegoś czasu myślałam o nagraniu takiego filmu, w którym chciałabym przedstawić obiady na powiedzmy 30 dni, czyli po prostu ten miesiąc byśmy mieli z głowy. Byłaby to taka podpowiedź i dla Was, i dla mnie również, bo ja na pewno bym z tego również korzystała. Czasami to jest tak, że ugotujemy coś raz, posmakuje nam i o tym daniu na przykład zapominamy. A czasami warto jest wrócić do tego. I tak sobie właśnie pomyślałam, nie będę Wam pokazywać, jak to się gotuje, bo to też nie ma sensu. Natomiast takie po prostu pomysły na 30 dni obiadowe. 30 dni obiadów. Coś takiego. Dajcie znać, czy chętnie byście takie coś zobaczyli, czy nie. A jak nie, to ja sobie sama stworzę taką po prostu listę, sama dla siebie taką ściągę po prostu obiadów. Tak się właśnie zastanawiałam, bo jak widzicie, na jutro, no niestety, ale żadnego pomysłu na obiad nie mam. I znowu będę siedziała dzisiaj wieczorem i myślała, co by takiego jutro, chociaż nie, jutro to mnie nie ma, to mi obiad po prostu odpada, ale kolejny dzień, no niestety, ale już w kolejnym dniu już będę musiała po prostu coś o czymś pomyśleć. Także piszcie w komentarzach, czy bylibyście za takim filmikiem, czy Was ten temat w ogóle nie interesuje, gotowanie, bo może chodzicie do restauracji i Wam tak dobrze, że nie musicie stać i gotować. Śmieję się, bo wiadomo, że domowe najlepsze. A wiadomo, jak jest. Jeżeli jak się wie, zna daną restaurację, no to można się czegoś spodziewać, ale w większości to wiecie. Sami oglądacie pewnie Gesslerową, co się dzieje po prostu na kuchni w takich restauracjach. I myślę, że tutaj te, wiecie, obok nas, te takie zwykłe restauracje, to tak właśnie wszystkie mają. Nie oszukujmy się. Ja znowu patrzę przez to okno i znowu patrzę przez to okno. Muszę je po prostu zasłonić. Te muszę odsłonić. Ale jakoś tak po prostu lepiej mi. Zresztą i tak ciemno, i tak ciemno. To znaczy one są takie, wiecie, pół na pół. Tutaj to akurat nie widać, ale wpada oczywiście światło przez te szpary. Zresztą też nie lubię mieć tak, wiecie, na prosto, bo no mimo, że tutaj, wiecie, chociaż raz pamiętam jeszcze, zaraz na początku mieliśmy tutaj takiego grzybiarza, podglądacza, przychodził tam akurat z tamtej strony i wtedy pamiętam, nie miałam ani firanki wtedy w oknie
siedział tam w krzakach i tak, wiecie, patrzył, podglądał po prostu, co się tu dzieje, co robią. Wiecie, tu niby nikogo nie ma naokoło, ale gdzieś tam w trawie ktoś tam może leżeć. Dobrze, kochani, ja się tutaj biorę za to, co mam się, za to, co mam się brać i no nie wiem, jak to będzie dzisiaj z tym nagrywaniem, bo chyba się położę. Oglądałam, obejrzałam już cały ten serial The Good Doctor. Bardzo fajny, chociaż ta końcówka taka mi nie podpasowała, ale naprawdę świetny serial. I może polecicie coś na Netflixie, bo ostatnio przeglądałam te wszystkie seriale i jakoś tak nic mnie nie zainteresowało. Coś może o tej tematyce, może coś jakiś thriller fajny, deszczowiec, coś takiego. Coś takiego po prostu. Może coś polecicie, może oglądaliście coś fajnego, albo jakiś fajny film, niekoniecznie na Netflixie, także polećcie coś ciekawego. Teraz czekają nas chyba takie wieczory z książką, z filmem, z serialem, także na pewno i ja skorzystam i nie tylko ja. Także macie coś do polecenia, to oczywiście piszcie, polecajcie, co oglądaliście ostatnio fajnego, niekoniecznie na Netflixie, bo niektóre filmy czy jakieś seriale można znaleźć normalnie w internecie, także piszcie, co oglądaliście ostatnio fajnego. Czekam oczywiście na wasze komentarze, bo chętnie bym skorzystała z jakiejś podpowiedzi. Zjem sobie teraz śledzia. Ogólnie to te śledzie z Biedronki są takie dobre, bardzo mi smakują i na pewno jak będę teraz w Biedronce, to na 100% kupię sobie jeszcze jeden albo dwa słoiki. Tak mi po prostu posmakowały. Muszę zjem i muszę wziąć sobie jakąś tabletkę, bo tak mnie rozbolała głowa, że no po prostu zaraz mi pęknie. Zjem, wezmę sobie tabletkę i no muszę się po prostu położyć. A pokażę wam, bo zapomniałam ostatnio wam pokazać. Jak byłam ostatnio w Rossmanie, to kupiłam ten żel pod prysznic z Isany. Jest to wersja na święta, świąteczna. I naprawdę tak mi się podoba ten zapach. Świetny jest. Było tylko jedno opakowanie, bo na pewno bym wzięła więcej, a no szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Naprawdę uwielbiam ten zapach tego żelu. Jakby było więcej opakowań, na pewno bym wzięła więcej, ale tylko na moje szczęście było tylko, na moje nieszczęście było tylko jedno opakowanie, ale zawsze jak jestem w Rossmanie, to zawsze zwracam uwagę na te żele, czy po prostu są. Uwielbiam. Niekoniecznie wszystkie zapachy tak samo, ale ten w szczególności mi przypadł do gustu. Ja, kochani, się już widzicie, tutaj już świece mam zapalone, czyli u mnie całkowicie jesienny klimat. Ale to, no, przydałoby się jeszcze trochę ciepła. Ale jak będzie, to się po prostu okaże. Patrzyłam temperaturę, pogodę, to jakoś się u nas tak nie zapowiada, żeby było rzeczywiście bardzo ciepło. Mam nadzieję, że chociaż ciśnienie się zmieni, bo oj, ciężko będzie, jak tak będzie dalej. Dobrze, kochani, ja się już z wami chyba pożegnam. Jak mnie przestanie głowa, to się jeszcze do was odezwę, ale prawdopodobnie dzisiaj się już do was nie odezwę. Idę się położyć. Możliwe, że usnę i po prostu jutro już stanę normalnie, albo nie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że ta pogoda się jak najszybciej zmieni, bo ciężko będzie. Ja, kochani, się już pożegnam z wami i do zobaczenia. Pa!